Jezus jest żywym Bogiem, który może wyswobodzić swoje życie w 100%. On nie umarł po to, żeby teraz robić z niego kpinę. On nie przyszedł i nie zrównał się do poziomu mrówki. Wiecie, to tak jakbyś ty stał się teraz mrówką. Tak samo Bóg przyszedł tutaj w ciele człowieka, w takim jak twoje i moje, żeby wyswobodzić twoje życie, żebyś nie musiał płacić za swoje grzechy. On przyszedł po to, żeby dać ci życie, żeby dać ci nowe serce. Grzech zabrał ten świat. Każdy człowiek narodził się z obumarłym duchem, sercem z kamienia, ale dzisiaj możesz przyjść do Jezusa i możesz dostać nowe serce. Mięsiste serce, które będzie kochało. Możesz dostać mięsiste serce. Nie jesteś w stanie niczym u Boga zasłużyć. Niczym. On ma gdzieś swoje zasługiwanie. On czeka, aż ty do Niego przyjdziesz. I aż z Nim będziesz, tylko tyle chce od ciebie. On dał Jezusa, żebyś ty mógł żyć. Nie dał Jezusa, żeby naprawić swoje życie. On dał Jezusa, żebyś mógł żyć. Żebyś nie chodził jak zombiak w ciele, ale z martwym duchem. Może ci się dzisiaj wydawać, że żyjesz. Ja kiedyś myślałam, że ja żyję, ale w wieku 21 bodajże lat zrozumiałam, że ja wegetuję. Że przyzwyczaiłam się do systemu, który świat mi podawał i w niego wsiąknęłam. Ale dzisiaj żyję. Dlatego, że jak przyszła do mnie prawda, to ją wzięłam i zjadłam. Zastanów się dzisiaj nad swoim życiem. Zastanów się dzisiaj, czy nie wegetujesz, bo system tego świata ci tak narzucił. Zacznij szukać prawdy. Zajrzyj w ogóle do tej starej książki, która się nazywa Biblia. Ja jak zawołałam do Boga i otworzyłam tą książkę, to ona do mnie mówiła. Czytałam ją wcześniej i nie rozumiałam jej kompletnie. Ale ja zawołałam do Boga w swoim pokoju: Jezu, przyjdź i zmień moje życie, bo ja już tak nie chcę. Otworzyłam tą książkę, a ona mówiła: możesz też zacząć żyć prawdziwym życiem. Jezus może stać się dla ciebie dzisiaj realną postacią. Nie zwlekaj, szkoda twojego życia.